Mini Smaczek TV! Cześć wszystkim! Jest dzisiaj ze mną Twilight Sparkle, księżniczka z My Little Pony. Razem będziemy otwierali te oto jajka niespodzianki. Mamy jajko koloru czerwonego, różowego, żółtego, zielonego oraz niebieskiego. Jestem bardzo ciekawa, które jajko otworzymy jako pierwsze. Twilight, wybierz proszę jajko. Różowe! O, bardzo szybko wybrałaś. Tak, bo ja chciałam otworzyć jajko różowe, tak jak Pinkie Pie. Jak twoja koleżanka Pinkie Pie? Moja przyjaciółka Pinkie Pie. Ach, no tak, różnica między przyjaciółmi a kolegami, koleżankami jest bardzo duża. Przyjaciele są bliżsi naszemu sercu. Uwaga, otwieramy różowe jajko. Co tutaj jest? Zobacz, Twilight. Mamy tutaj jajeczko z serduszkiem fioletowym. Śliczne, prawda? Bardzo ładne. O, o, kops. Ale co ty robisz, Twilight? I ja tak sobie pomyślałam, że jak siądę na tym jajku, to ona się wykluje. Twilight, zejdź z jajka. To jajko jest z Hatchimals. Wiesz, co to są Hatchimals? Nie, ale pewnie zaraz mi powiesz. Dokładnie, zaraz ci powiem. Hatchimals to są takie malutkie, śliczne zwierzątka, które wykluwają się z jajka. Jedyne, co musimy zrobić, to potrzeć to serduszko, żeby dostało troszeczkę ciepła i zaraz to serduszko zmieni kolor na różowy. Musimy mocno trzeć albo po prostu o tak szybciej. Widzicie? Zobacz, Twilight, zmienia się na kolor różowy. Jak już będzie całe różowe, będę mogła nacisnąć tuż nad serduszkiem i w tym momencie nasz zwierzaczek się wykluje. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Uwaga, naciskam. Jeszcze nie działa. Mocniej muszę trzeć. Może musi zrobić się jeszcze bardziej różowe. Już prawie, już prawie, już prawie. O, jest! Zobaczcie, skorupka pęka. Zaraz dowiemy się, jakie zwierzątko jest w środku. Uwaga! Pękło, pękło. Co my tutaj mamy? Jaki słodki stworek. Zobaczcie tylko. Wygląda jak miś ze skrzydełkami koloru turkusowego. Brzuszek ma zielony, różowy języczek, ale słodziaczek. Ale jest super, przypomina mi Spajka. Dokładnie, przypomina troszeczkę twojego smoka Spajka, z tym, że to jest miś. I raczej nie zionie ogniem, prawda? No tak, Spajk zieje ogniem. Dokładnie. Ciekawa jestem, co to za stworek tak naprawdę. Mamy jeszcze tutaj ulotkę. Zaraz zobaczymy sobie. Pewnie dowiemy się coś więcej o nim. Spójrzcie na to. Tutaj mamy wszystkie zwierzątka wylistowane. Są różne rodzaje zwierzątek. I tutaj mamy taką małą mapkę. Wow. Zobaczcie, jaka piękna. I to są numerki różne. Zobaczcie, numer 1 pisze, że jest to niebiańska zatoka. Wow, przepiękna zatoka w chmurach. Numer 2, znajdźmy numer 2. Jest tutaj. Numer 2 jest to kryształowy kanion. Piękny. Numer 3, wow, wodospad. Jaka jest nazwa? Pisze wodospad spadającej gwiazdy albo gwiazdy spełniającej życzenia. Tak można to tłumaczyć. Super. Numer 4, widzę numer 4 w górach. I numer 4 pisze, że jest to polarny raj. Wow. Ok, numer 5. Gdzie jest numer 5? Nie umiem znaleźć numer 5. Twilight Sparkle, pomóż mi proszę. Tutaj. Ach, no tak, rzeczywiście jest tutaj numer 5. I numer 5 to po polsku zaklęty las. Bardzo ciekawe. Ach, znalazłam numer 6. Numer 6, takie wielkie drzewo tutaj jest. I jest to Gaj Chichotu. Chichotu, uśmieszków. Świetna nazwa. Numer 7 od razu obok widzę. Numer 7 jest to... A, tutaj pisze. Numer 7. Błyszczący ogród. Rzeczywiście. Uwielbiam, jak się rzeczy błyszczą. No, ja też uwielbiam, jak rzeczy się błyszczą. Widzę numer 8. A, bardzo dobrze, spostrzegawcza jesteś. Numer 8 jest to farma przyjaźni. A ja jestem księżniczką przyjaźni. Wspaniale. Chciałabyś się tam udać? Pewnie, pewnie, może kiedyś. Jak najbardziej. Okej, numer 9. Kto widzi numer 9? Ja widzę. Ja. O, to miał mówić. Wspaniałe. Numer 9. Och, nie wywracaj się. Numer 9 wygląda jak jakieś jeziorko fioletowe. Co to
jest liliowe jezioro. No tak, kolor fioletowy, może nazwać też liliowym. Bardzo fajnie. Numer 10 jest tutaj. Co to jest? Numer 10, migoczące piaski. Okej. I jeszcze jeden jest tutaj. Liczba 11. To była liczba 10, nie numer. Liczba 11. Jest to wieczna plaża. Wow, wspaniałe miejsca. Na tej mapie mamy. Gdzie chcielibyście się znaleźć? Mi się wydaje, że ja najbardziej chciałabym odwiedzić numerek 7, czyli błyszczący ogród. A ty, Twilight? Ja już mówiłam, ja bym chciała numerek 8. Farma przyjaźni. Wiecie co? Może powinniśmy się dowiedzieć, skąd pochodzi nasz latający misio. Zobaczcie, tutaj jest i inne zwierzątka. Zobaczcie, jest tutaj zebra, a to jest chyba żyrafa. Wow, jakie fajne zwierzątka. Zaraz, dowiedzmy się, skąd pochodzi nasz latający miś. Okej, co tutaj jest? Ogród. To on! Spójrzcie, pochodzi z ogrodu. Czyli tam, gdzie bym chciała pójść. Tu jest taki ogródek. Wow, błyszczący ogród. I ty stąd jesteś? Ale wspaniale. Pięknie. Spójrzmy, jakie jeszcze inne zwierzątka można znaleźć. Mamy zwierzątka z ogrodu, z farmy, z dżungli, z łąki, z lasu. Sawana, pustynia i rzeka. Jakie fajne hipopotamy. Widzicie je? Przesłodkie, różowy i niebieski. A ty masz taki śliczny, turkusowy kolor. Jej, może znajdziemy jakiegoś z twoich przyjaciół? Byłoby super! Zobaczcie, tu są jakieś króliczki. I to chyba są ślimaki. Wspaniale! Może będziemy mieli więcej szczęścia za niego z jajkami i jeszcze coś znajdziemy. Okej, połóżmy sobie mapkę tutaj z tyłu. Ach, może nam jeszcze się przyda. Ale fajna niespodzianka była w tym różowym jajku. Twilight Sparkle! Podobało ci się? Bardzo! Otwórzmy kolejne jajko! Nie ma sprawy, które jajko teraz otworzymy? Może teraz? Niebieskie jajko! Okej, nie ma sprawy, niebieskie jajko niech będzie. Trzęsiemy. Co w jajku? Znajdziemy. Otwieramy. Ciach! Skorupka pękła. I mam tutaj jajko niespodziankę. Zobaczcie tylko, Kinder niespodzianka. Na pewno coś fajnego się w środku kryje. Na 100% jest czekolada. I w środku jakaś niespodzianka. Tylko, co to dokładnie będzie? Zaraz się dowiemy. O, to sreberko jakoś nie chce dobrze. O, prawie upuściłam to jajko. Sreberko nie chciało dobrze zejść, ale na szczęście się udało. Mamy tutaj pyszną czekoladę. I na 3 ścisnę mocno jajko i na pewno pęknie. 1, 2, 3. O, pękło. O, rozsypało się całe. Okej. Zobaczcie, można kogoś tam teraz schować. Halo, jestem z jajka niespodzianki. Bardzo fajnie. A, proszę Ciebie, bardzo zjadaj trochę czekolady. Chcesz troszeczkę? Oczywiście. Tyha. O, musimy troszeczkę tutaj uporządkować, żebyśmy mogli zobaczyć, jaka zabawka kryje się w naszym jajku. A może nie zabawka, może coś użytecznego, jakiś mazek może na przykład? Okej, zaraz zobaczymy. Uwaga, jesteście na to gotowi? Co to jest? Coś dużego. Dużo rzeczy tutaj mamy w środku. Teraz mnie to zaciekawiło. Okej. Co to jest? Samolot! To jest samolot! Zobaczcie na to! Przesuńmy sobie troszeczkę te jajka, żebyśmy mieli więcej miejsca. Ups! Nie wywracamy się. Żebyśmy mieli więcej miejsca do zbudowania naszego samolotu. Samolot koloru zielonego z gwiazdką na samej górze. I tutaj mamy taki podest. Również z gwiazdkami, tylko tyle, że koloru żółtego. Okej, paseczki białe. Świetne. I zobaczcie, możemy znaleźć więcej samolotów. Można znaleźć samolot czerwony z gwiazdkami i paskami, samolot niebieski z gwiazdkami i paskami, samolot ciemnozielony z gwiazdkami i paskami, a ten jest jasnozielony. Świetne. Okej, to jest instrukcja, jak mamy złożyć sobie nasz samolot. Postawimy sobie ją z tyłu, będzie bardzo pomocna. Okej, zaczynamy zatem. Krok pierwszy, muszę rozwinąć tą część samolotu. O, to są dwie części. To chyba nie te, to chyba są skrzydła. Okej, postawmy to dalej. A, to jest nasz podest, zobaczcie. Ta-da-da-da. Złożę go od razu.
Jej, wprawdzie to był krok. Siadam ostatni, ale trudno. Nie zawsze wszystko trzeba po kolei robić. Zwłaszcza, że to było dosyć proste. Okej. To na bok. I mamy naszą część numer 1 z kroku pierwszego. Rozprostowuję ją sobie. Ile gwiazdek jest na samolocie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gwiazdek. A ile jest pasków? 1, 2, 3, 4, 5. Z drugiej strony też 5. 5 plus 5 równa się... Dokładnie. 10. Okej, to chyba ma być tak. I co teraz? Teraz musimy przymocować... Aha, te części. No dobrze. Część pierwsza przechodzi tutaj sobie przez ten otwór. Część druga musi zostać przymocowana po drugiej stronie. A, to jest przód naszego samolotu. Super. Teraz co? Teraz krok kolejny. No, krok numer 2. Trzeba rozłożyć to tak tutaj. O, świetnie. Krok numer 3. Skrzydła musimy teraz przymocować. Okej, ale zobaczcie, moje skrzydła są wywinięte w tą stronę, a na obrazku powinny być w drugą. I co teraz? Może powinnam je jakoś tak zrolować najpierw, żeby się odgięły, tak jakbyśmy chcieli je mieć odgięte. Przytrzymam, przytrzymam, przycisnę. Jest! Udało się, zadziałało. Super. Zatem mocujemy skrzydła. Coś mi nie idzie najlepiej. Ale jest, udało się. I jak ja to mam zrobić? Zaraz. To do przodu trzeba przysunąć. A, i tutaj musimy zahaczyć sobie. Ciach. I z drugiej strony też ciach. I jest. Troszeczkę krzywo. A, od razu lepiej. I co teraz? Krok kolejny. Ach, to był ten krok. Zrobiliśmy go już. Krok czwarty. Teraz krok piąty. Rozprostować skrzydła. I krok szósty. Naklejkę nalepić. Okej. Skrzydła, rozprostowujemy Was. Jedno skrzydło rozprostowane. Drugie skrzydło rozprostowane. No super wygląda. Okej, teraz naklejka. Tutaj ją mamy. Wiecie co, zegnam sobie to na połowę. Nie widać tego zbyt dobrze. O, jest lepiej. Okej, musimy sobie to przylepić z przodu samolotu. O, klei się bardzo. Hej, w jaki sposób? W taki sposób. No dobra. Wow. Żeby tylko równo mi wyszło. Jest. Okej. Teraz to muszę zawinąć pod spód. Jedno. Drugie. I trzyma się. Sprawdźmy, czy na pewno się trzyma. Tak jest. Pięknie. I samolot gotowy. Okej. Tego już nie potrzebujemy. Tego też już nie. Ta-da! Co myślicie? Fajny samolot? Fajny, no pewnie, że fajny. Ciekawe, jak daleko taki samolot mógłby polecieć. Jak taką zabawkę znajdziecie, możecie sobie przetestować w domu albo na dworze. Jak Wam się podoba? Mi się podoba bardzo. Jest pod kolor naszego zielonego jajka. Szkoda, że w tym jajku nie znaleźliśmy jajka niespodzianki z samolotem. Byłoby fajnie. A, zielony z zielonym pod kolor. Bardzo fajna zabaweczka. Podoba Wam się? Świetne! Bardzo ładne. Tak myślałam, że Wam się spodoba. Okej, mamy kolejną naszą zdobycz z jajka. Mieliśmy Hachimala i mieliśmy samolot. Twilight Sparkle, zgadnij co? Otwieramy kolejne jajko? No, dokładnie, otwieramy kolejne jajko. Tylko musiałabyś wybrać to jajko. Okej, to teraz może... Teraz... Czerwone jajko! Okej. Jak najbardziej czerwone jajko. Jak jabłka! Jak jabłka? No tak, niektóre jabłka są czerwone, ale mamy też zielone jabłka. Nie. Jak jabłka od Applejack. Dobrze, jak jabłka od Applejack. One są czerwone. Co, musimy sobie troszeczkę to przesunąć, zwłaszcza ten samolot, bo nie mamy miejsca na nasze jajeczko. Ga, trzęsiemy, trzęsiemy. Twilight Sparkle, jajko otwieraj. Woo! Ale skoczyłaś pięknie. Ta-da! Mamy kolejne jajko niespodziankę. Spójrzcie na to. Ale szczęście, drugie jajko niespodzianka. Ciekawa jestem, co będzie w środku. Może uda nam się znaleźć kolejny samolot.
Tam były trzy kolory samolotów. Cztery, bo ten jest jasno-zielony, tam był jeszcze ciemno-zielony. Może uda nam się znaleźć jakiś inny kolor. To by było fajne, mielibyśmy dwa samoloty. Jejku, może nam się uda. Odliczamy. Od 5 do 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O, rozpłowiła mi jajko. Troszeczkę czekolada się pokruszyła, ale nie szkodzi. Zaraz tutaj ją pozbieram. I gotowe. O, na palcach mam teraz czekoladę. O nie, a jak się zacznie rozpuszczać, to będę miała poklejone palce. O, jest, udało się. Nie mam poklejonych palców. Dobrze, otwórzmy to jajeczko. Twilight. Czy mogłabyś użyczyć mi troszeczkę swojej mocy do otworzenia tego jajka? Okej, magia! Uziu. Świetnie! Bardzo fajnie. Też bym chciała mieć jakąś magiczną moc. Byłoby przewspaniale. Co my tutaj mamy? Spójrzcie na to zwierzaczek. O, wygląda jak taki lisek. Jaki kochany. A jaki ma długi ogon. Wow! Bardzo słodki jest. Zobacz, dwa zwierzaczki mamy. Twilight, Sparko, zobacz. Jaki słodziaki. Mamy dwa słodziaki teraz zatem. I zobaczcie, to jest jego pieluszka. Zaraz mu ją włożę. Jedna noga. O, druga noga nie chce coś wejść. Chyba musimy to odgiąć, prawda? Okej, odginam. O, jest, udało się. Ma założoną pieluszkę. Pieluszkę czy majteczki? Chyba pieluszka to jest, taka z listków. Zobaczcie, jaka śliczna kokardka jest z tyłu na pupie. Ogonek widać? Podwinięty do góry, bardzo długi ogonek malutkiego liska. Taki lisek na pewno mieszka gdzieś w lesie albo na jakiejś polanie. Przekochany jest. Dowiedzmy się coś więcej o nim. Rozłóżmy ulotkę. Więc tak, to jest lisek, złożyliśmy go sobie już, włożyliśmy mu pieluszkę. I co dalej? A, możemy znaleźć więcej słodkich zwierzątek. Można znaleźć liska, króliczka i sowę. Który zwierzaczek najbardziej Wam się podoba? Wszystkie są takie słodkie. Dwa stoją na czterech łapkach i dwa leżą na pleckach. Przekochane są. Okej, dajmy sobie to tutaj z tyłu, żebyśmy wiedzieli, jakie zwierzątka jeszcze można znaleźć. I niech lisek się przywita z każdym. O, jak słodko. I do Ciebie też niech się przytuli. Super. Mamy nowego kolegę w drużynie. To chyba chłopczyk jest, prawda? Okej, zostały nam tylko dwa jajka do otwarcia. Twilight, Sparkle, które jajko otworzymy jako następne? Tym razem może jajko żółte. Dobrze, niech tak będzie. Kolor żółty zostanie teraz otworzony. Żółty jak cytrynka. Tym. Wow! Mamy kolejne jajko z Hachimal. I coś jeszcze, zobaczcie. Gniazdo. O, jak ślicznie pasuje. Zobaczcie na to. Nasze jajko może się wykluć w gnieździe. Przekochana, jak już się wykluje. To zobaczcie, możemy sobie postawić tutaj zwierzątka. I jest akurat miejsce na dwa. Super. Wiecie co, spróbujmy najpierw wykluć nasze jajeczko. Okej, pocieramy serduszko, żeby zmieniło kolor na różowy. Przez pocieranie tworzymy ciepło. A, jest! Zmienia kolor! W ogóle zobaczcie, jakie ma kropki na sobie. Nawet może nie kropki, takie ciapeczki ma zielone na sobie to jajko. A kolor jest taki bladofioletowy. A nasze wcześniejsze jajko miało kropeczki, ciapeczki. Wow, koloru różowego. Okej, pocieram, już powolutku zmienia kolor na różowy, ale wiem, że muszę dać mu więcej ciepła, żeby się wykluło nasze stworzonko. Jeszcze troszkę. Myślicie, że już gotowe? Ja myślę, że tak. Okej, naciskam. Jest, skorupka pęka. I co tam w środku jest? O, spójrzcie, jaki słodziaczek numer dwa. Wychodź. Mam go. Ale śliczny misio. Jejku, mamy dwa misiaczki. Ten bardziej wygląda jak koala, a ten jak taki europejski misiaczek. Prześliczny, różowy miś. To chyba dziewczynka jest. A to jest chyba chłopczyk. Albo też dziewczynka. Kurczę, nie wiem, czy to jest dziewczynka? Ten tutaj koloru turkusowego? Nie wiadomo. Może chłopczyk jednak? Ale ten na pewno wygląda jak dziewczynka. I zobaczcie, uśmiecha się, oczka przymrużone. Skrzydełka, obydwa mają skrzydełka.
Zobaczcie, jak się błyszczą te skrzydełka. Wow, przesłodkie. Ja chyba słowo słodkie i słodziaczki użyłam już dzisiaj bardzo dużo, ale po prostu nie da rady inaczej. One są przekochane i przesłodkie. Cudowne. I zobaczcie, jak ślicznie o, mieszczą się razem tutaj w tym gnieździe. O, wykryły nam się dwa słodziaki. Przekochane. Wiecie co? Zobaczmy, skąd pochodzi słodziaczek numer 2. Szukamy go. Czy jest z ogrodu? Nie. Tutaj też nie widzę żadnego różowego misia, tylko widzę jeżyka różowego. Hej, szukam dalej. Tutaj też go nie widzę. Nie ma. Tutaj też nie ma. Skąd on jest? Zaraz. Czy ten? Nie, to nie ten. Ten wygląda inaczej. Już myślałam, jest taki różowiutki. Okej, tutaj spójrzmy z farmy. Nie. Z dżungli. Nie. Okej, z oceanu może? Jest różowy, ale to wygląda jak delfin. Nie. Z pustyni też nie. Gdzie on jest? A, zobaczcie, tu jeszcze niżej są. Okej. Nie z jeziora, a tutaj są wszystkie fioletowe, więc na pewno nie stąd. Tutaj też nie, same niebieskie. Smurki też nie. Została nam ostatnia do wyboru. Jest! Giga Grove. O! To był Guy Hihoto! Z Guy'u Hihoto, dlatego ma przymrużone oczy i się tak uśmiecha, bo chichocze, hi, hi, hi. Znaleźliśmy, już się bałam, że tu jakiś nie wiadomo skąd. Proszę bardzo, jaki słodki, stąd jest, mamy do wyboru jeszcze do znalezienia 1, 2, 3, 4, 5, czyli łącznie jest ich 6 w kolekcji. Może otworzymy sobie więcej jajek Hachimos i znajdziemy więcej, ale byłoby super, może na następnym filmiku. Chyba tak. Okej, odłożymy go sobie. Czyli spójrzcie na to. Mamy dwa różne zwierzątka. Pierwszy był tutaj, z ogrodu. A drugi jest stąd. Pięknie. Podoba mi się. Bardzo fajne są. Przesłodkie. Ogród i Guy Hihoto. Który bardziej Wam się podoba? Ja się nie umiem zdecydować. Ale wiecie co? Zostało nam jeszcze jedno jajko do otwarcia, więc może po prostu otwórzmy je i zobaczmy, może coś jeszcze fajnego tam znajdziemy w środku. Na pewno coś fajnego jeszcze znajdziemy. Okej, przesuńmy tutaj nasze gniazdo ze zwierzątkami. Ostatnie jajko, kolor zielony do otwarcia. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Puch, pękło jajko. I mamy to jajko, kiedy niespodzianka. Kinder niespodzianka z czekoladą i zabawką w środku. Okej, zaraz się do niego dobiorę. Otwieram, otwieram, otwieram. Sreberko zdzieram. Jest! Nie ma już sreberka. Teraz pozostaje tylko rozpołowić jajeczko. A, proszę bardzo, w środku żółciuteńkie plastikowe jajo. Takie ciężkie mi się wydaje. Coś tam musi być dużo, dużo rzeczy. Może nie duże, ale wyglądają na ciężkie. Chyba będzie autko. Chyba to będzie autko. Zobaczmy na ulotce. Autko wyścigowe. Hot Wheels. Z Hot Wheels znaleźliśmy autko z Hot Wheels. To jest niesamowite. Wow, ale świetnie. Zobaczcie, zobaczcie na to. Z tego rodzaju są takie. Mamy, to jest to niebieskie. Zobaczcie, to jest to niebieskie. Można jeszcze czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone i takie dwa szare znaleźć. I my mamy, które? To jest chyba to, to tutaj. Zobaczcie, jakie fajne, zaraz sobie zbudujemy je. Okej, krok pierwszy tutaj pisze. W ten sposób mam trzymać. I aha, to się po prostu wkłada do środka i autko jest gotowe. A, ale fajne, zobaczcie, wygląda jakby miały zęby. Zęby, auto z zębami, tego jeszcze nie było. A tu jaką ma czaszkę. I też z zębami i wzrok taki groźny, wow. Ale mieliśmy szczęście, autko z Hot Wheels znaleźliśmy. Super, lubicie Hot Wheels? Haha, Hot Wheels są fajne. Ale fajnie, mam autko wyścigowe.
Ale byłoby super, jakbym mogła sobie znaleźć więcej takich i miała całą kolekcję. Podoba wam się? Świetne jest. Kto chce się przejechać na autku? Ja. Okej, to jest troszeczkę większe niż to autko, ale jeśli będziesz się trzymać, to możesz się przejechać. Będę się trzymała. Albo ty mnie trzymaj, proszę. Okej, mogą cię trzymać. Dla bezpieczeństwa. Świetnie, jeszcze raz. Ale jeździsz. Okej, kto następny? Ja. O, Lisek też chce się przejechać. Usiądź sobie. Ty jesteś jeszcze małym dzidziusiem, w pieluszkach jeździsz. Uwaga. Jeździ. Bardzo fajnie. Kolejny też chcesz? Pewnie, że chcę. Okej, usiądź sobie. Bezpiecznie. Trzymasz się? Tak. Powolutku, bo ty jesteś taki malutki, dopiero co się wyklułeś. Okej, i jeszcze ostatni. Chcesz, przyjaciół? Tak. O, zobaczcie, jaki chocze. Jaki mały wesołek. Jedziemy. Powolutku, bo to dopiero maleństwo. Przekochane. Super. Ale mamy świetne zabawki dzisiaj. Mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5 jajek i w każdym jajku było coś fajnego. Która zabawka podobała wam się najbardziej? Czy był to jeden z Hachimali? Czy może było to autko? A może lisek? A może samolot? Piszcie w komentarzach. Jeśli podobał wam się dzisiejszy filmik, zostawcie nam kciuki w górę, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas często po więcej fajnych filmików. Trzymajcie się, pa, pa!